Matko Boża łaskawa, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław w wychowywaniu naszych dzieci. Wypraszaj nam, rodzinom, moc łaski, by z radością przyjmowały poczęte w nich życie i otaczały je taką miłością, jaką Ty nas otaczałaś i otaczałaś Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Fragment aktu oddania się niepokalanemu poczęciu. 4 maja, czwartek. Dzień dobry, witamy Was, moi drodzy, w ten piękny czwartek o poranku i dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest. Otóż to takie. Po spowiedzi poczułam ulgę, ale jednocześnie ujrzałam brud mojej duszy, jak gdyby szarość zalegającą wszędzie i pokrywającą wszystko od nowa każdego dnia. Ten brud, zadawniony i ten świeży, który nie został ruszony w spowiedzi, choć usunięte zostało zło faktów, jakie zrodził. Dziecko moje, przyjdź do mnie, złóż w moje ręce Twe serce, a ja oddam je oczyszczone i upiększone ukochanemu Synowi mojemu. Nie lękaj się, że oddając się pod moją opiekę i mojemu prowadzeniu, oddalona będziesz od Jezusa, że Twoje oddanie mojemu Synowi zejdzie jakoby na dalszy plan. Wprost przeciwnie. Będziesz, upodabniając się do mnie i współdziałając ze mną, nosicielką Chrystusa i będziesz Go objawiała i dawała światu i ludziom. Z psalmu 2, wers 10, 11 i 12. A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi, służcie Panu z bojaźnią i Jego stopy z drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki. Kropka. Radosnego i błogosławionego czwartku. Dobrego dnia, pozdrawiamy serdecznie. Przemek, Marny Pyłek, Bogusia, żona Przemka i Hania, dziadka Przemka i babci Bogusi, wnuczka z Panem Bogiem i z Aniołkiem i z Elzą z kim? Z Marią? Z Panem Jezusem. No to z Panem Jezusem niech dzisiaj będzie. Amen. Pa, pa. Pozdrawiamy.